witam ponownie. Piotr Nisztor, oglądają Państwo Telewizję Republika, a ze mną i z Państwem gość Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości. Dzień dobry, witam Panie Ministrze. Witam Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Wczoraj orędzie prezydenta Andrzeja Dudy, który powierzył misję formowania rządu Mateuszowi Morawieckiemu. Jakie są szanse na to, że uda się taki rząd stworzyć? Na pewno będzie to bardzo trudna misja, ale nie można było jej się nie podjąć w związku z faktem, no, że jak wiemy, jest taki zwyczaj konstytucyjny, że partia, która zdobyła najwięcej mandatów, otrzymuje taką misję i to jest kwestia odpowiedzialności za Polskę. Jak patrzymy na to, co się dzieje po stronie aktualnej, totalnej opozycji, no to widać, że poza nienawiścią do Zjednoczonej Prawicy niewiele ich tam łączy. Już są kłótnie o stołki, już są spory dotyczące realizacji sprzecznych z sobą przecież programów tych 11 partii, więc patrząc też zresztą na alternatywę, na te groźby, które były kierowane w stosunku do wielu programów społecznych, infrastrukturalnych. Ja mówię może szczególnie też z perspektywy Polski Wschodniej, gdzie my bardzo wyraźnie widzieliśmy, że te ostatnie 8 lat były bardzo potrzebne i bardzo korzystne dla tej Polski, która była wtedy za czasów Donalda Tuska, który teraz chce wrócić do władzy, zaniedbywana. Dlatego ta misja na pewno nie będzie łatwa, ale trzeba zrobić wszystko, żeby nie dopuścić do władzy tych ludzi, którzy już pokazali przez 8 lat od 2007 roku, na co ich stać. A panie ministrze, a to nie jest trochę tak, że jednak Zjednoczona Prawica no, popełniła błędy związane z tym, że na przykład już będąc u władzy przed wyborami rok czy półtora nie starała się takich koalicjantów już potencjalnych pozyskać? No cóż, na pewno w takich kategoriach można na to patrzeć. Wszystko jest przed nami. Teraz szukamy tych koalicjantów właśnie jako Zjednoczona Prawica. Wśród też, no, tak jak powiedział pan premier Morawiecki, wśród szeregowych posłów, no bo przecież mandat jest wolny. Nikt nie jest związany przynależnością partyjną. Suwerenna Polska też rozmawia z potencjalnymi kandydatami na przedstawicieli Zjednoczonej Prawicy? Nie w tym zakresie uczestniczymy w tych rozmowach. To jest misja, to będzie misja, bo jeszcze jej przecież formalnie nie ma. Pan prezydent powierzy misję formowania rządu premierowi Morawieckiemu w momencie, kiedy będzie już zwołane pierwsze posiedzenie Sejmu. Od wtedy będzie tykał ten zegar, można powiedzieć, zgodnie z konstytucją. Na pewno będziemy w to zaangażowani jako część obozu patriotycznego. A macie wytypowanych już tych, z którymi będziecie rozmawiać? Myślę, że za wcześnie o tego typu kwestiach mówić, panie redaktorze. Tak jak powiedziałem, przyszły tydzień i kolejne dni to będzie ten czas, kiedy będziemy starali się pozyskać dla tego programu, który realizujemy od 8 lat i który też prezentowaliśmy w kampanii wyborczej, patrząc na alternatywę, bardzo naszej ocenie szkodliwą dla Polski, będziemy starali się pozyskać tę większość, chociaż my jako suwerenna Polska też już to bardzo mocno podkreślaliśmy, że jest to bardzo trudne, jeżeli nie niemożliwe, ale no cóż, odpowiedzialność za Polskę wymaga tego, aby tej misji się podjąć i jesteśmy do niej gotowi. Marek Sawicki to wyznaczony przez prezydenta marszałek senior. Czy to jest ukłon w stronę ewentualnie PSL-u ze strony no, chociażby też tych negocjacji koalicyjnych, które chce prowadzić Zjednoczona Prawica? Myślę, że to jest dobry ruch pana prezydenta, że pokazuje właśnie tę otwartość. Chyba dla nikogo też zresztą nie ma wątpliwości, że czy to posłowie Konfederacji, czy Polskiego Stronnictwa Ludowego są tymi posłami, którym najbliżej do tego programu, który realizuje i który proponuje realizować przez następne 4 lata Zjednoczona Prawica i jest jednocześnie najdalej, pomijając oczywiście właśnie ten antypis, czyli ten element negatywny i też myślę, że tym ugrupowaniem najdalej jest do pomysłów lewicy, czy tych pomysłów koalicji obywatelskiej, które mają się nijak do
do polskiej tradycji, do podejścia, no, które bardzo szeroko nazwiemy konserwatywnym. Wejdę w słowo, bo Włodzimierz Czarzasty, lider Lewicy, dzisiaj powiedział, że nie będzie aborcji przyjętej w tym zakresie, w jakim chciałaby Lewica, czyli aborcji na życzenie, właśnie z tego względu, że no, w tym Sejmie nie da się tego przegłosować. Czy to oznacza, że Lewica po prostu zrezygnowała z tego projektu właśnie ze względu na to, że jest to nie do pogodzenia z programami na przykład PSL-u? Myślę, że przede wszystkim to wynika z arytmetyki i wynika z konstytucji. No powiedzmy sobie szczerze, w świetle polskiej konstytucji jest to niemożliwe. Trzeba by było zmienić konstytucję, żeby wprowadzić te rozwiązania. Trybunał Konstytucyjny w sposób jednoznaczny nawet rozstrzygnął, że przesłanka eugeniczna, co zresztą dla każdego zdrowo myślącego człowieka odrzucającego jakąś ideologię, jest jasne, że no nie można kogoś pozbawiać życia tylko dlatego, że jest niepełnosprawny. Tak więc, ale to pokazuje moim zdaniem, panie redaktorze, jedną rzecz. Zresztą takich przykładów będziemy mieli za chwilę bardzo wiele, tego wycofywania się z poszczególnych obietnic. No to już trochę tego widzimy, już gdzieś są ze strony przedstawicieli opozycji stwierdzenia, no, że nie wiadomo, czy się uda, nie wiadomo, jaki jest budżet, nie wiadomo, czy wystarczy pieniędzy. To pokazuje, że mieliśmy do czynienia z manipulacją i oszustwem ze strony totalnej opozycji. W trakcie tej ostatniej kampanii wyborczej myślę, że bardzo często podkreśliliśmy jedną rzecz, że nie wiem, czy pan redaktor pamięta, ale jeszcze kilkanaście lat temu, jak słyszeliśmy obietnice wyborcze, to nikt ich tak naprawdę nie traktował poważnie. I to się zmieniło. To się zmieniło dzięki Zjednoczonej Prawicy. W 2019 roku mogliśmy z dumą mówić, że praktycznie wszystkie, czy zdecydowana większość obietnic programowych, które były złożone, zostały zrealizowane. Z większym, może czasami z nieco mniejszym sukcesem, w mniejszym zakresie, ale zawsze. I Polacy mieli poczucie zakorzenione właśnie w tej rzeczywistości praktyki politycznej, że jak my coś obiecujemy, to realizujemy. To oznacza, niestety, że wyborcy Platformy będą rozliczali Donalda Tuska z tych obietnic? Czy myślę, będą tak patrzyli przez palce i powiedzą, no dobra, w sumie chodziło o odsunięcie PiS-u od władzy, więc teraz nawet jeśli oni tych obietnic nie spełnią, to w sumie nie będzie najgorzej. Myślę, że Polacy przyzwyczaili się już do tego i to jest jeden z wielu pozytywnych efektów rządu Zjednoczonej Prawicy, że jak się coś obiecuje, to trzeba to zrealizować, a my jako obóz polityczny, jeżeli znajdziemy się ostatecznie w opozycji, na pewno będziemy bardzo uważnie i bardzo zdecydowanie i stanowczo patrzeć tej nowej władzy na ręce, żeby pilnować realizacji tych obietnic, oczywiście tych, które będą korzystne dla Polski i dla Polaków i będziemy z tego rozliczać. Panie ministrze, będziecie patrzeć na ręce, ale już teraz można powiedzieć, że prokuratura będzie również patrzeć na ręce, przynajmniej tak mogę tutaj zacząć to pytanie. No, czy faktycznie jest tak, że dzisiaj prokurator krajowy powołany przez prezydenta Andrzeja Dudę, no, wywodzący się jednak z obozu pana, czyli suwerennej Polski, przynajmniej w tym zakresie, że został mianowany przez ministra Zbigniewa... Przez prezydenta. No, przez prezydenta, ale jest to człowiek kojarzony z ministrem Zbigniewem Ziobro, że on nie może być odwołany bez zgody prezydenta. Czy to oznacza, że Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica będzie miała, no już tak mówiąc kolokwialnie, tą prokuraturę jednak przez swojego człowieka kierowaną? To oznacza przede wszystkim to, że no, można by przewrotnie powiedzieć, że właśnie tego przecież przez 8 lat żądały partie opozycyjne, żeby prokurator generalny nie był jednocześnie członkiem rządu. My się z tym nie zgadzamy. Uważamy, że prokurator generalny musi mieć pewien wpływ na kierunki działania prokuratury, bo to ale jest prokurator część, krajowy jest jednak jest podległy prokuratorowi generalnemu, więc jeżeli w tym zakresie będzie to możliwe, to zakładam jakąś tam współpracę, tak, między nowym być może prokuratorem generalnym a prokuratorem krajowym. Natomiast ważne jest to, że rzeczywiście Platforma Obywatelska nie będzie mogła sobie wyczyścić państwa tak, jakby to chciała, likwidując CBA, likwidując Instytut Pamięci Narodowej i właśnie prokuraturę, aby umożliwić sobie po prostu sprawowanie władzy w sposób zupełnie nieskrępowany, tak jak to było w ich 8-letnim okresie rządzenia, po którym no, zostaliśmy z gliszcza tak naprawdę, jeżeli chodzi o funkcjonowanie państwa. No, są jeszcze państwa. Media publiczne, których również nie można ruszyć bez zgody prezydenta Andrzeja Dudy, który musiałby podpisać ustawę, która
która by na przykład likwidowała Radę Mediów Narodowych. Tak, panie redaktorze, tylko wie pan, też nie chodzi o to, żeby ulegać takiej narracji, że my coś zabetonowaliśmy. No, na tym polega normalne funkcjonowanie państwa, że pewne instytucje są uregulowane na podstawie ustawy i na tym to polega, tak, że bez zgody wszystkich, którzy uczestniczą w procesie ustawodawczym, no, pewnych rzeczy nie można zmienić. To jest ABC demokracji. I teraz próba nazywania tego zabetonowywaniem państwa jest tak naprawdę próbą manipulacji i odwracania kota ogonem. No, ale to dlaczego to pytam? Bo przecież nie obawia się pan takiej sytuacji, w której Donald Tusk wyjdzie w pewnym momencie już jako premier i po jakimś czasie powie, no obiecywaliśmy, miały być rozliczenia, miała być reforma, no ale nie da się tego zrobić, bo wszystko blokuje prezydent Andrzej Duda. No, taki jest proces demokratyczny. Mogli wygrać te wybory, mogli uzyskać znacznie większą większość w parlamencie, żeby przełamać weto. No teraz będzie to, sprawdzam, ich skuteczności działania. Będą musieli działać w tych warunkach, które sami sobie stworzyli, tworząc obietnice i obietnice bez pokrycia. I to rzeczywiście będzie mało komfortowa dla obecnej totalnej opozycji sytuacja, jeżeli dojdą do władzy, bo tak jak powiedziałem, my będziemy opozycją zdecydowaną i stanowczą, oczywiście merytoryczną, w przeciwieństwie do tego, z czym mieliśmy do czynienia obecnie. Bo powiem panu, panie redaktorze, że naprawdę z taką opozycją bardzo trudno się pracowało, bo trudno było nawet, opozycja jest potrzebna do dobrego rządzenia, żeby sygnalizować błędy. Natomiast mieliśmy do czynienia z totalnym hejtem, z krytyką wszystkiego, więc w tej totalnej krytyce naprawdę trudno było się połapać, czy czasami nie mieli racji. Zazwyczaj nie, więc może nie było to aż takie skomplikowane. Natomiast to, co chciałem powiedzieć, no to musimy się po prostu przyzwyczaić i totalna opozycja musi się przyzwyczaić do tego, że państwo normalnie funkcjonuje, że to, jak oni się nakręcają, twierdząc, że Zjednoczona Prawica, nie wiem, tworzy państwo autokratyczne, czy że skończyła się demokracja, czy praworządność. Nie. Muszą przystosować się do normalnych, demokratycznych, praworządnych reguł. W opozycji można sobie było opowiadać głupoty. Wtedy nie było żadnej odpowiedzialności za słowo, a teraz są twarda rzeczywistość. Pytanie właśnie. Opozycyjny klub Zjednoczonej Prawicy, czy klub PiSu, 194 posłów utrzyma się, bo przecież to jest również suwerenna Polska, to jest również Kukiz 15. Czy jest ryzyko, tak jak wskazują nieoficjalnie niektóre media, na to, żeby klub się po prostu rozpadł i podzielił? No, klub w tym sensie jeszcze formalnie nie powstał, tak? Wczoraj mieliśmy posiedzenie takie bardziej robocze, jeszcze nieoficjalne. Jesteśmy zdecydowani do tego, aby tworzyć, tak jak w poprzednim parlamencie, jeden klub parlamentarny. No, co pokaże przyszłość, zobaczymy. Nigdy nie można rozstrzygać, jak będą wyglądać całe te 4 lata. Ale niektóre media już wskazują, że gdzieś tam są tarcia, że suwerenna Polska nie bardzo chciałaby tak długo w tym klubie jednak być, że może powoła swój. Z drugiej strony teraz Kukiz 15 też gdzieś nieoficjalnie przynajmniej rzekomo ma być niezadowolony z takiego układu. Jak faktycznie wygląda sytuacja i czy suwerenna Polska w najbliższym czasie, nie wiem, pół roku, będzie twardo w klubie Zjednoczonej Prawicy czy Prawa i Sprawiedliwości, w zależności jak będzie się nazywał? Wie pan, panie rektorze, no, wielu komentatorów też wskazywało na, nawet przed wyborami, to może teraz możemy sobie mówić o trochę political fiction, tak, ale wskazywało, że nawiązując do początku naszej rozmowy, że być może, tak jak w przypadku opozycji, która startowała niby blokiem, ale osobnymi ugrupowaniami, być może byłoby lepiej, gdyby na przykład Zjednoczona Prawica wystartowała z 2 czy 3 komitetów. Nie uważam, żeby to było dobre rozwiązanie, ale jeżeli w ogóle ktokolwiek dyskutuje podział, to raczej w mojej ocenie, przynajmniej na poziomie komentatorskim i właśnie w takich kategoriach, żeby Zjednoczona Prawica miała większe szanse na to, aby wygrać kolejne wybory i wrócić do władzy i realizować ten program, który realizowaliśmy przez 8 lat z wielkim sukcesem. No, trochę tu jest wcześniej są wybory samorządowe, potem wybory do Europarlamentu, a potem wreszcie wybory prezydenckie i dopiero potem gdzieś te wybory parlamentarne.
parlamentarne. No i tu pytanie, jakie się pojawia, no, czy w tych wyborach samorządowych Zjednoczona Prawica pójdzie jednym blokiem i na ile jest szansa, aby odbić no, te przyczółki, które gdzieś tam cały czas są przyczółkami Platformy Obywatelskiej, jak duże miasta, chociażby Warszawa. Czy myśli pan, panie ministrze, że realnie jest szansa, aby Rafał Trzaskowski przegrał wybory prezydenckie w stolicy i czy jest to w ogóle realne w pana ocenie? No, myślę, że trochę za wcześnie jeszcze rozmawiać już tak zdecydowanie i ostatecznie o tym, jak będzie to wyglądać wybory samorządowe. Na pewno, jeżeli chodzi o województwo, o te duże miasta, to nie, myślę, że nie ma tutaj wątpliwości, że potrzebny jest duży, szeroki blok, żeby rzeczywiście odbić te przyczółki, które totalna opozycja sobie dość mocno zagospodarowała. Będzie na pewno zdecydowanie i krytycznie podchodzić do tego, co się dzieje właśnie w dużych aglomeracjach, które wbrew narracji wcale nie zbiedniały przez to, że za rządów Zjednoczonej Prawicy wspieraliśmy Polskę Wschodnią i mniejsze miejscowości. Sposób gospodarowania środkami, olbrzymimi środkami, którymi dysponuje Warszawa czy inne duże aglomeracje, pozostawia wiele do życzenia. I tu musimy, panie ministrze, stawić kropkę. Bardzo dziękuję. Moim państwa gościem był Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości, Suwerenna Polska. Dziękuję, panie ministrze. Bardzo dziękuję. Ja również bardzo państwu dziękuję. Proszę pozostać z Telewizją Republika.